Stalking to takie samo przestępstwo jak gwałt albo kradzież. Niszczy poczucie bezpieczeństwa, okrada z prywatności. Wiem, bo sama tego doświadczyłam. Tak w kampanii społecznej o swoich doświadczeniach ze stalkingiem opowiada Dominika Ostałowska, znana polska aktorka. Zjawisko obsesyjnego nękania po raz pierwszy pojawiło się właśnie w środowisku gwiazd. Stalking w zasadzie narodził się w Stanach Zjednoczonych. To jest Hollywood, aktorki, młodzi ludzie najczęściej, którzy zakochiwali się w aktorkach. Ale nie zawsze motywem muszą być uczucia. Bywa, że dla stalkera to gra. Motywami bywają różne sprawy, czasami właśnie nieszczęśliwa miłość, czasami po prostu ktoś ma takie negatywne hobby, wykorzystując właśnie w ten sposób technologię, którą mamy możliwość wykorzystać. Wystarczy komórka czy internet. Ofiary stalkingu są zalewane wiadomościami, mailami i telefonami. Halo! Halo, kto tam? Ostatnia ofiara, która nawiązała kontakt z zielonogórską policją, to 56-letnia mieszkanka miasta. Przez 2 miesiące od swojego stalkera dostała ponad 340 wiadomości. Były też telefony. Ilość wykonanych połączeń nie dała się w sposób taki ręczny obliczyć z uwagi na to, że telefon nie jest w stanie przyjąć takiej ilości połączeń, dlatego też w tym celu będzie wykorzystany odpowiedni program. W tym przypadku stalkerem okazała się osoba z najbliższego otoczenia. Bywa, że to sąsiad, znajomy albo często były partner, który przez lata znęcał się nad ofiarą fizycznie. Sprawca nie może się pogodzić z faktem, że stracił ofiarę i nie może już kogoś bez karnie krzywdzić, więc wymyśla sobie inną formułę krzywdzenia ofiary, czyli po prostu nękanie ją. Ofiara stalkingu doświadcza poważnego uszczerbku na zdrowiu, szczególnie jeśli nękanie jest długotrwałe i natarczywe. Wszelkie próby zastraszania czy jakieś wpływania, manipulowania, a temu służy między innymi stalking, powodują doświadczenie traumy tak naprawdę. Tak doświadczonym osobom prawną i psychologiczną pomoc oferuje Stowarzyszenie BABA. Przede wszystkim jest wskazana psychoterapia, taka dłuższa, ale na początek oczywiście wsparcie w kryzysie, tak? Czyli wszystkie te działania psychologiczne, które wiążą się z pomocą tu i teraz. Istotne, żeby nękanie niezwłocznie zgłosić policji, choć bywa, że ofiara nie zdaje sobie nawet sprawy, że stalking jest karany. Prawniczki pracujące w naszym ośrodku pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem muszą po prostu wytłumaczyć, że to jest przestępstwo, to się ściga i za tego typu działania jest po prostu odpowiedzialność karna. Stalker może tymczasem trafić za kraty nawet na 3 lata. Jest jeszcze taka postać kwalifikowana tego czynu, mianowicie jeżeli w konsekwencji tego uporczywego nękania osoba targnie się na własne życie, wówczas ten stalker może podlegać odpowiedzialności karnej od roku do lat 10. Tylko w tym roku prokuratura rejonowa zajmowała się ponad 40 sprawami dotyczącymi stalkingu. W całym okręgu zielonogórskim było ich około 100.